Stacyjka w Bystrzycy Kłodzkiej w końcu otwarta. Na ten moment niepełnosprawne dzieci czekały 2 lata. Teraz mają miejsce, gdzie mogą się zrelaksować, przyjść na zajęcia plastyczne i skorzystać z rehabilitacji. Joanna Pietkiewicz. No bardzo fajnie. Mi tutaj raz tak siedziałam chyba godzinę, no bo tu jest mięciutko, fajnie, można się pobawić. Czytamy, bawimy się. Plastyczne rzeczy też robimy. Dzieci najbardziej upodobały sobie salę doświadczania świata. Muzyka relaksacyjna, kolorowe światła i miękkie pufy uspokajają dzieci, mówi mama Oli. Oleńka ma 9 lat. Urodziła się z porażeniem mózgowym, zanikiem mózgu. No, nie chodzi, nie siedzi, nie mówi. 9-letnia Ola jest jedną z ponad 30 podopiecznych stowarzyszenia. Rodzice chorych dzieci od 2 lat starali się o powstanie klubu integracyjnego. Dzieci wyjdą z zamkniętych domów, bo no niestety nawet te, które już ukończyły edukację, nie mają miejsca, siedzą z rodzicami, skazani są już na rodziców w domu, więc tutaj jest dla nich alternatywa wyjścia. Wyjdą i będą mieli dokąd pójść. Budynek po dawnej stacji kolejowej stowarzyszenie dostało od gminy. Remont trwał 2 lata i nie obyło się bez dramatów. Gdy budowa dobiegała końca, stację zalała woda. Wszystko zostało zniszczone, a prace musiały ruszyć od nowa. Jestem pełna uznania dla wszystkich osób ze stowarzyszenia, które podjęły się prac remontowych i wyposażenia. Remont kosztował 150 tysięcy złotych. Pomagali ludzie dobrego serca. Nasza fundacja, Fundacja Fabryki Marzeń, która działa na terenie południowo-wschodniej Polski, remontuje przede wszystkim mieszkania dla biednych, dla dzieci z ubogich rodzin. Zadzwoniła do nas pani Małgosia i tak nas ujęła swoim zapałem, swoją determinacją, swoją chęcią zrobienia czegoś z niczego, że powiedzieliśmy dobrze, oczywiście. W stacyjce oprócz pokoju doświadczania świata znajdują się także sale warsztatowa i rehabilitacyjna. Bystrzyca Kłodzka, Joanna Pietkiewicz.